słowiańskim, czyli w tym języku matce, z któregośmy wyszli. Właśnie tym językiem matką jest język praindoeuropejski, a z niego wyszły słowiańskie, romańskie, germańskie, greckie, bałtyckie, litewskie, łotewskie, tak? W języku prasłowiańskim dzisiejszy nasz czasownik wrócić miał postać vortiti. Vortiti, wie pan? Vortiti. No czyli powiedzmy tak teraz po polsku. Worcić, nie wrócić, tylko worcić. I teraz z tego vortiti pierwszego, pierwotnego, prymarnego, vortiti, Czesi zrobili vratiti, a myśmy zrobili wrócić. A później to O było coraz dłużej wymawiane, zlało się z U, ale piszemy to przez O z kreską, prawda? Proszę pana, to jest nazwa niezwykle stara. I miasto niezwykle stare, prawda? I musiało być już naprawdę duże, skoro w 1000 roku powstało tu biskupstwo, prawda? W 1000 roku biskupstwo. Niewątpliwie pochodzi ono od imienia słowiańskiego, ale ja teraz nie dam panu głowy, czy to imię brzmiało z Polska Wrocisław, czy może z Czeska Wratysław, prawda? Mogło być, mogło brzmieć tak, mogło brzmieć tak, prawda? Kim był ten Wrocisław czy Wratysław? No nie wiemy tego, tak jak nie wiemy, kim był Poznan, a od jego imienia powstał Poznań. Nie wiemy, kim był Bytom, a od tego imienia powstała nazwa miejscowa Bytom. Nie wiemy, kim był Stradom, a od tego powstała nazwa Stradom. Nie wiemy, kim był Oświęcim, a od niego powstał Oświęcim. Sandomir, a od niego Sandomierz i tak dalej, prawda? No, więc pochodzi od imienia Wrocisław, czyli tak, Bronisław miał bronić sławy, Stanisław miał się stać sławny, Wrocisław miał sławę wrócić, czy miał sławny wrócić. Skrócona postać tego Wrocisława, Wrocław, Wrocław, Wrocław. A dlaczego mówimy Wrocławia, Wrocławiowi, ale Tarnowa, Tarnowowi, czy Chorzowa, Chorzowowi? Ano dlatego, proszę państwa, że takie nazwy jak Poznań, Bytom, Radom, Oświęcim, Wrocław, zostały utworzone, ta relacja, że to należy do kogoś, ona jest wyrażona takim przyrostkiem, którego my nie możemy czuć. Bo jeśli ja państwu powiem, no, że Wojciechów, no musi pochodzić od Wojciecha, to państwo też wyczuwają, że te ów, no tak, bo przecież do dziś można powiedzieć, że to są, że to jest jankowy sweter, prawda? No więc czujecie, że to ow, owa, no, no to wyraża tę dzierżawczość. Pewnie, że powiem dzisiaj sweter Janka, ale powiemy jankowy. No to też wyczuwamy, że Wojciechów, Adamów, Wilków. Nawet Lubin łatwo zrozumieć, że to jest też nazwa dzierżawcza od imienia starego słowiańskiego Luba, bo przecież o matczynym sercu jeszcze też mówimy, prawda? I też wyczuwamy, że ten przyrostek in, on to znaczenie dzierżawczości, posiadania ma. Natomiast nic nie może państwu powiedzieć przyrostek J, bo jego nigdy w polszczyźnie już tej piśmienniczej nie było. Takim przyrostkiem, po prostu J. Poloniści wiedzą, że tam był jeszcze tak zwany jermienki po tym J, ale możemy sobie tu dla potrzeb naszego dzisiejszego spotkania ten jerpół samogłoskę darować. Po prostu przyrostek J. Czyli było imię Wrocisław, w skrócie Wrocław, czy Bytom, czy Radom, odmieniane Wrocława, Wrocławowi, Bytoma, Bytomowi, Radoma, Radomowi, a czy Poznana, Poznanowi, bo to też było takie imię, od czasownika poznać. A teraz miejscowości, które do tych panów należały, noszących takie imiona, to był Wrocławi, Poznani, Bytomi, Radomi. Powiedziałem, ten przyrostek nie zachował się do czasów piśmienniczych, ale zmiękczył poprzedzającą spółgłoskę. I gdybyśmy się, proszę państwa, urodzili 200 lat wcześniej, to byśmy tę miękką spółgłoskę jeszcze usłyszeli. Niemcy mówili Breslau, ale w Polsce na naszą śląską stolicę mówiono Wrocławi, miękko. A na górnośląskie miasto mówiono Bytomi, a w Polsce centralnej Radomi. Dopiero w XVIII wieku wygłosowa miękkość spółgłosek wargowych odeszła w językową przeszłość. Przestaną mówić Wrocławi, tylko Wrocław twardo, Bytom,
Radom, Stradom, Oświęcim, Jarosław, koło Przemyśla, był też Jarosławi. Imię osobowe Jarosław, ale gród Jarosława to był Jarosławi, a potem Jarosławi. W XVIII wieku też twardo i jedynym śladem dzisiaj po tym przyrostku historycznym J jest obowiązująca nas odmiana, że nie jedziemy do Wrocławia, tak jak do Chorzowa, czy Tarnowa, czy Krakowa, tylko jedziemy do Wrocławia, do Bytomia, do Oświęcimia, do Stradomia, do Radomia i przyglądamy się koniecznie Wrocławiowi, Radomiowi, Bytomiowi, Oświęcimiowi i zachwycamy się Wrocławiem, Bytomiem, Jarosławiem, Radomiem, chociaż Chorzowem, Krakowem i Tarnowem. Jak to wytłumaczyć bez historii? No nie wytłumaczy się tego. Przecież mnie już tysiące osób mówiło, no przecież to jest jakiś nonsens. Chorzów, Wrocław brzmią tak samo i tu jest do Chorzowa, Chorzowowi, a tu jest do Wrocławia, Wrocławiowi. No bez tej historii się nie wytłumaczy człowiekowi, skąd ta różnica w odmianie, prawda? No. I teraz pan, tak? Bardzo proszę. Tu, tu.